Siema, siema, jestem Rajo Dziszplej, to jest kolejny cykl naszej serii, oczywiście podwórko kolonisty, ze mną są widzowie na czacie. Siemanko wszystkim, cześć widzowie, cześć. Nie, dobra, co ja robię, nieważne. Łapka w górę i subskrypcja na kanale, będę tak miły, że pierdzielę. I streamy są od 17 od poniedziałku do piątku, wpadajcie na Twitcha, zapraszam serdecznie. Dobra, słuchajcie, dzisiaj akcja ciekawa w sumie, bo w końcu sobie trochę porozrzucimy wapna. Dawno wapna nie było, więc w sumie bardzo dobrze, że to wapno jest. Mamy drugi dzień sierpnia, drugą połowę się właściwie sierpnia, coś się pozmieniało. No, przywiozłem wapno, dwie przyczepki ogólnie, o te przyczepki przywiozłem przed chwilą. I też trochę, nie ma już wapna, okej, no. Więc mamy tutaj wapno. Kupiłem sobie Albuda łyżkę, bo niestety to takie oryginalne pod tego ruskiego nic nie znalazłem, totalnie nic, więc musi być to. No i dzisiaj będziemy sobie wodzić na łąki ogólnie, to nie? Bo tam na łąkach nowych i tych starych trzeba troszkę to powywozić, bo tego pH jest tam mało, na polach też jest trochę mało, więc trzeba powywozić po prostu, nie? Cześć Artur, witam, akurat mam odcinek. Dimitry, dzięki za follow. Dobra, do świątki siadamy. A, ogólnie się przebrałem. Mam teraz taką bluzę z Vermira. I jakieś tam nowe spodnie użyłem. O, kalosze te same co zwykle, nie? Dobra. Zasiadamy oczywiście i jedziemy sobie. Otworzyłem drugą tutaj. Otworzyłem sobie drugie drzwi. Żebym też miał tu ładnie. Wszystko elegancko. No łąki to będziemy na tędy, nie? No, więc trzeba tylko powapnować, ponawozić. I jeszcze w tym siatkiem będziemy siać sobie trochę pszenicy i jęczmienia. Znaczy, coś tam po trochu się będzie działo. Dobra, na luzie go sobie wrzucę. Nie będę go na to gasił. Ja jakaś kolejna robię, więc fajnie. Riot... It Riot lubi Krzysia? No tak. Tak, lubi Ulu. Dobra, więc co, ja to sobie ładuję ogólnie. Albuda to akurat mieści ta łyżka aż 1000 litrów, więc sporo. Uważam, trochę to jest za dużo, no ale niestety nie ma żadnej fajnej łyżeczki, którą mogę ładować sobie. Ładować sobie to wapno, więc będę tak to robić po prostu, nie? O kurde. Ja chyba zasypię tylko dwie łyżki i będzie wszystko, nie? Więc nawet nie będzie chodziło. No ale ja nawet tak to spoko, nie? Spoko. Fajna robota, dzisiaj fajna akcja. Bo zawsze gdzieś tam mało tego robię. Wapno się robi raz na jakiś czas, więc dobrze, że teraz to sobie ogarniamy, nie? Bo wapno było chyba rok temu, ale dawałbym go bardzo mało, nie? Więc teraz troszkę można się tym bawić i więcej tego wapna zrobić, nie? Na pewno na te wszystkie pola będę starał się to poogarniać, nie? Nie wiem czemu, ale strasznie wolny bieg ma ten MTZ, nie? W sensie on ma jakby szybkie cofanie i wolne cofanie, nie? Dobra, myślę, że starczy, tak nie ma co więcej jeździć, potem się przyjedziesz, nie? Się zabierze resztę. Nie wiem, to jest procent. O, 55, mój pasuje. Kurde, z luzu. No, kura! Teraz coś sobie poszło. Jajka nosić, a nie mi tam. Dobra, czwórkę polami jedymy, nie? Czym się różni streamowanie na Twitchu od streamowania na YouTubie? O Jezu, jak mam się to tłumaczyć, to musiałbym chyba nagrać cały podcast 2 godziny do tego. Ale na pewno widzami się różni. Ale wyjechałem. Ale puścimy tego pana. Mam kierunek? Mam kierunek, dobra. Ogólnie na łąkę sobie to, jak mówię, wjedziemy, bo nam trochę brakuje, pojedziemy na nową łąkę, więc fajnie zobaczyć znowu łąkę, jak ona wygląda. Łaj, tu się pan opalił na budowie. Matko bosko, sierpień, praży słońce. A te babcie zaraz udar dostanie ci do domu, nie? No, dobra, więc ja sobie tutaj zawijamy. Okej. Ogień, nie? Tak jest, nagrywam teraz. Nagrywam to wcieleczek, jak dokładnie tak, Roger. No i co, mamy tutaj właśnie tą nową łąkę, nie? Więc tu zawijamy sobie. Trzeba też trochę pH, bo jak bardzo nawet pokażę. Wyjdę ściennikom, pokażę, jak to wygląda pH. No zobaczcie, no pH jest źle, nie? To jest właściwie, trzeba prawie 1000 z tego sypnąć, nie? Jeden punkt pH trzeba sypnąć, nie? Mamy tam obserwany? Tak, są to macie, no i fajnie. No i gitarka. Dzisiaj na Mutfa widziałem dziwny przypadek, że niby Piseł wydał nasze ubrania. Pomnożymy... Co? Co ty gadasz? A nie! Boże, przytam jednego i drugiego wiadomość. Dzisiaj widziałem przypadek, że Piseł wydał jakiś prefab, a po piciu mnie tak usunęli. Aha, okej, okay, dobra. Gdyby czytam potem komentarz z drugiego gościa, nie? Sorry ty. Rabbit. Więc co jest, nie? To jest
O Boże, weź, Kasper, co ty gadasz? Nie, sorry, sorry, pomylałem się. Po prostu przeskoczył mnie krótki komentarz, kiedy popatrzyłem na gierkę, nie? O, to jest kurde. Kupiłem taką łąkę? Nie, no to jest nie popierdzieli, zobacz jak to jest. Ogólnie tak mówię, będę tego krzaka i tego krzaka usuwał sobie. To chyba drzewa też usunę ogólnie, że miał taką fajną łączkę i raczej wiecie. Miłość, siema, dzięki za follow, żywi dla ciebie, pozdro. No, więc tak sobie to będę raczej rozdzielał. To wszystko. Znaczy, będę łączył tą łąkę, żeby ona była jednością jakby taką. Całą. A tak do tego. A tak to będzie fajny kawałek łąki po prostu, nie? Ogólnie się też okazało, to jest bardzo fajna klasa gleby, właściwie najlepsza klasa gleby. I kto wie, czy w przyszłości tego pola, tej łąki właściwie muszę robić na jakieś pole, nie? Albo coś. Bo naprawdę fajny potencjał jest pod to, więc git. Dużo kamyków też jest, więc pasowało się tego też pozbyć. Ale to zobaczymy, nie? Zobaczy się kiedyś tam. Dobra. 20% mi zostało jeszcze wapno, także fajnie. Trochę mi się tego jest. Dobra, Kasper! Dobra, sorry ziomeczku, ale muszę ci zrobić tak. Dla pewności, nie? Bo jak za dziś będziemy pisał kolejne głupoty, to nie ma sensu taka zabawa, nie? Ja wiem, gadaj się dopiero o takich rzeczach, jakich ty pisałeś, ale to oczywiście były żarty. A teraz nagrałem odcinek na YouTube'a, gdzie troszkę jest inne community, a ty piszesz takie rzeczy, nie? Więc ty fajnie, nie rób tak. Dobra. Jaki mam watch time oglądania filmów? O Jezu, nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o średni? Wiesz co, po odcinku mogę ci sprawdzić nawet, nie? Bo dosłownie nie, serio szczerze powiem ci, nie mam pojęcia. Ale myślę, że tak średnio widzę, wyglądają tak no, od 2,5 do 3 minut chyba, nie? To jest takie średnio raczej. No, jakoś tak. A jak chodzi o podstawy watch time, to jest... Nie, to coś na 40%? 30% może filmów? No, to tam jest, nie? Muszę spadać na razie, no cześć, trzymaj się. Siema, co z kolonią? No, odesłali mi raport z błędami, już go już mapę właściwie poprawiłem. I teraz tylko czekam. Aż mi znowu sprawdzą, nie? Tak sobie wyjdziemy tutaj. No, nieelegancko. Oj, o kurde, powapnie, ale to jest tak wapno, nie? Gdzieś się z tym nie dzieje. Dobra. Obzujemy, na luzik wrzucamy. Biegniemy do MTZ-a. Dobra. A może teraz podjemy sobie ze środka? A ten tur, powiem szczerze, fajnie jest, wiecie co? On jest w ogóle spoko, bo wygląda taki mega orurowany jest, nie? Wiecie co chodzi? To nie takie fajne rurki tutaj i wygląda tak naprawdę tak staro, nie? Akurat z niego to jestem zadowolony mega, że mamy takiego tura. I na całe szczęście te MP-li sprzedaliśmy, bo on totalnie nie pasował, znaczy był gdzieś tam spoko. Lepsze na pewno niż tam jakieś oryginalne, ale ten co jak co jest pewnie lepiej, nie? Pewnie VIP map, Work in Progress ma map największych. Wiesz co, watch time największy? Największy watch time mam na shortsach oczywiście, nie? Bo na shortsach watch time mam tam 94%, nie? Średni. Więc tam jest dużo, nie? A tak nagrałem agrobię, tylko nagrałem odcineczek. A jak chodzi o filmy, to chyba sprawdzanie map miało też dużo. Work in Progress dużo miało. Jakieś tam pierwsze odcinki, jakieś tam serie zaczynałem robić, też miały dużo. No takie standardy raczej, nie? Zawsze gdzieś tam. Takie nowości ludzi bardziej interesują niż takie typowe odcinki, nie? Już nawet nie pamiętam dokładnie jak to tam było, nie? Więc, no, dobra. Jedziemy sobie, a czwórkę teraz rzucimy. 9 minut odcinka, elegancko dzisiaj z tym wyrabiamy. Myślę, że spokojnie jeszcze damy radę zrobić. Bo tam gadanko gadankiem, ale jeszcze myślę, spokojnie nam się uda jedno wapno, jedną wapną udać zrobić, nie? Fajnie, akurat mam wyjazd. Okej. Okay. Siema Karikson, witam. W ogóle siemano. Czy będę na TikToku? Dzisiaj nie, dzisiaj TikToku nie będzie. Dzisiaj nagramy ten odcinek i już kończymy streama właściwie. Znaczy tam jeszcze pogarniam coś po streamku i będę zawijał powoli się. Bo mam za chwilę sesję na studiach i będę starał się coś tam chociaż trochę pouczyć. Mam do zrobienia jeszcze parę rzeczy, więc czwartek i piątek streamów nie będzie. Znaczy jak wykonać, to już to dawno minęło, nie? Bo to jednak 25 stycznia. Więc tak to trójkę odpalamy i tak to wygląda, nie? Aktualnie. Dobra, fajnie to wapno leci. No w ogóle tak leci na szeroko, czy jak to? Nie, no tak no, sam raz to robię, nie?
takie wrażenie tego jest, ale git. Na streamie ile średnio mi się ogląda? Chyba nie mam takich statystyk, wiesz? W minutach. Wreszcie nie, mam takie statystyki, mam. Nie mam pojęcia, muszę sprawdzić na tym. Na dashboardzie, nie? To teraz nie pamiętam tego, jak to wygląda. Na pewno mam sprawdzić godzinę oglądania. Na podstawie godziny oglądania jest wyznaczany ranking streamerów w Polsce i na świecie. Kiedyś tam kiedyś w piku dało mi się być nawet 96, tak się pochwalę, w Polsce. Więc to był gdzieś tam mój rekordzik, taki osobisty. A tak to raczej trzymam się gdzieś tak od setnego do 200 miejsca, nie? Gdzieś tak sobie oscyluję. Tak mniej więcej jestem tak plus minus jakiś 140-150, nie? No akurat przez te 3 miesiące jak mało streamowałem, to tam no wiadomo, byłem gdzieś 300-400, nie? Ale tak to jest w miarę nawet stabilna liczba, nie? Gdzieś tam trzymam tych swoich cyfr. Okej. Trochę tak to no, odpierdziel dworze, ale w sumie no co innego mam robić, nie? Jak to jest tak tylko aby rozrzucić. Nikt mnie za to nie będzie ścigał. Nikt sobie nie będzie strzelał, nie? Wiadomo. Co tam to rajtus, żeby zrobić rajda Brączkowi? No jak skończy odcinek, to można by zrobić rajda jakiegoś, nie? Myślę, wiecie, tak, że ktoś tam robi rajdy na Twitchu. Tylko rajdy na Twitchu wygląda trochę inaczej niż na YouTube, bo na Twitchu rajduje się w ten sposób. Myślę, jak kończy streama, to pisze się komenda raid, wpiszesz sobie się potem nick streamera i jak ja kończę streama, to was od razu przerzuca na inny kanał, wszystkich widzów od razu automatycznie, nie? Przerzuca samą, wam się przeładowuje strona i macie kanał tam tego gościa, nie? A na YouTubie rajdy są takie, po prostu, że wbijacie, wysyłacie link na czacie, o, piszemy post do Rodariota, nie? I coś tam, i tam, o, dzięki za rajda, haha, XD, nie? I tyle. Więc myślę, że lada moment te rajdy wprowadzę na YouTubie, nie? Raczej YouTube tak rżnie po prostu po kolei od Twitcha, że będą rajdy takie na YouTubie na pewno, nie? Za jakiś czas. A, propozycja, no spoko, rozumiem. Nie mam do ciebie żadnych to pretensji, nie? Spoko pomysł, z tym rajdem można zrobić potem gdzieś, nie? Borczyk też jest git ziomu, bo tam i rajduje innych. Ostatnio przecież był u nas, nie? Na streamie, też zarajdował. Więc coś tak fajnie, tak lekko przytrolował, więc spoko. Okej, tu możemy teraz pocisnąć. Z tymi drzewkami to pewnie będzie tak, że ja sobie powycinam samemu. Myślę, że te krzaki tu pójdą tak, o, nawet nie będę jechał z nimi do tartaku. Ale tamto drzewko będę chciał wyciąć. Może też tamto drzewko, to do którego teraz dojeżdżamy, bo on mi przeszkadza akurat. Może to w sumie drzewko, byśmy wycięli. No, to pasowało trochę tego powycinać, nie? Bo strasznie tego dużo tu jest, a jak będę chciał te łąki łączyć, to będzie mi na pewno łatwiej, nie? No i ten, jak to się powycina, to będzie spoko. To zostanie, bo to nie przeszkadza. I byśmy mieli bardzo fajną łąkę byśmy mieli taką, nie? Mamy teraz jakąś trochę większe maszyny, mamy swoją prasę w końcu taką zarąbistą, że aż w sumie się zazdrości. A! W ostatnim odcinku tam był błąd. Nie dostałem 120 zyko za belki, tylko 9 dyżek, nie? Za spracowanie tych 6 belek, bo tam było 6 belek, nie? A nie 8, jak się nie pomyliliśmy. Ale to jedno ważne pytanie, jak z kolonią? Teraz ludzie na YouTube, którzy znacie ten odcinek, widzicie jak to wygląda na Twitchu. Co 10 minut jest po prostu pytanie, kiedy mapa co z mapą, nie? Ja to oczywiście rozumiem, nie mam do was pretensji, bo wiem, że to jest stream, nie? Wy tu wchodzicie, każdy w innym momencie, nie? Was jest w jakiś sposób, tutaj sporo o ludzi, jednak każdy się pyta. Każdy chce wiedzieć po prostu, co z tą mapą, nie? Więc tak mówię, nie mam do was pretensji i zawsze staram się jakoś tam odpowiedzieć w miarę taki sposób, który was nie obrazi, nie? A teoretycznie są tacy streamerzy, którzy zostają normalnie wlepiają bany za to ludziom, nie? Ale ja mówię od razu, odesłali z błędami i teraz czekam na... O, trochę daleko pojechałem. Czekam po prostu, aż mi teraz... sprawdzę tę poprawkę, nie? Którą im wysłałem. Więc tyle, nie? Siema Kali. Tam, dobra. A my ładujemy sobie, nie? Może wezmę teraz stamtąd? A tam trochę się tak wysypało na drogę nieładnie. Okej. Spoko. Wiecie co, ja chyba zrobię teraz miniaturkę, nie? Także dajcie mi chwileczkę, ja sobie to walę miniaturę i zaraz do was wracam. Okej, z powrotem oczywiście. Więc jakąś tam fotkę zrobiłem, może będzie też dla was fajnego, nie? Miejmy nadzieję. Zbudowania była jak coś, a co pewnie widzieliście. Czemu takie drogie bicy? O, nie wiem. Pytaj Twitcha, nie? W sumie bicy chyba najbardziej opłacają na Twitchu, jak chodzi o wsparcie.
Bo skutkowo najwięcej jakby dostaje najwięcej dostaje ten streamer wtedy, nie? A nie jak za suby, że jakieś tam 25%, nie? Okej. Karol gra. Siemano, co to za raport? Kurde go raz, przyszedłeś tutaj ten. Tak właśnie to nie rozkminialiśmy. Co robi Karol jak nie gra, nie? Po prostu Karol. No siema, siema. Odnośnie... Kurde, Rafałek. O, dobra. Coś... Jak coś nie gram. Jasne, jasne. Ten. Jak chodzi o raport, to tam jakieś błędy od malowanych nowych rzeczy, nie? W sensie od tych wszystkich roślinek, nie? Poprawiłem już i wysłałem z powrotem, więc nie ma problemu. Dobra, a my teraz nagramy ogólnie odcinek, jak ktoś Karol, więc może się przywitać z zutumami. Bo właśnie sobie wozimy tutaj wapno na o naszym podwórku kolonisty. Odcinek już jest 31, czekajcie. 31, a dzisiaj odcinek wszedł na YouTube 23 chyba? Na 23 było sprasowanie, nie? Patrzcie, co się w ogóle zrobiło. Ludzie na YouTubie teraz nawet nie widzą, że ja mam MTZ-a, a ja już zdążyłem z nim tak. Połamać prawie tura. Wymienić tura, jakby nie było. Zrobić nim tyle akcji, a ludzie na YouTubie nawet nie wiedzą, co się dzieje, nie? Co on robi? Co on tak wolno idzie? O, kurde, wyłączę kierunek. No, więc naprawdę sporo się dzieje na tym, na tych streamach, a ludzie na Twitchu już wiedzą tak dużo, nie? Takie plusy na Twitchu są, nie? Że macie odcinki na żywo po prostu nagrywane. No ale to spoko, nie? Gdzieś tam dla was fajnie, widzicie jak to wygląda za kulisami, to wszystko i tam pasuje, nie? Fajna seria, ja obejrzałem wszystkie odcinki, w jeden dzień zajęło mi to 10 godzin, o kurde. Ale w sumie spoko, nie? Właśnie, bo są króciutkie, po 20 minut, każdy ma czas, żeby sobie obejrzeć. Kasperski 069, siemaneczko, dzięki za followka. Więc każdy ma czas, żeby sobie obejrzeć. No, też one są, wiesz, treściwe, bo mówię jakieś rzeczy od A do Z, gdzieś tam robimy jakąś akcję i wyjeżdżamy, nie? Oświetlenie, jakie mam, już się tłumaczę. Oświetlenie mam od czarnego, 411. Szarpie na grę, poradnie to zrobić, pozdrawiam. No, temacie wszystko, nie? Dostałem przed chwilą raport z Modhaba z 6 godziny temu. Nie, raport z Modhaba dostałem o 10 chyba. To już o 10 jak dostałem raport, to poprawiłem mapę. A może 11 sam? O 11 chyba dostałem bardziej raport, no o 11. To poprawiłem mapę gdzieś koło 14. Bo już poprawiona. No i teraz na Modhaba wysłałem, nie? Tam też problem był ze ściernickiem, ale już też ogarnięte. Także fajnie, nie? Żeśmy to znaleźli ten błąd, wiecie, wujo znalazł Bluedrain ten błąd, więc spoko, nie? No i patrz, odcinek troszkę elegancko 20 minut. Naładowane 3 wapniarki te. Wywiezione to. Super. Ja też ogólnie myślałem, czy może by też nie porozdawać, no i widzę trochę. Ale chyba, że tam cipy nie zdążę, raczej, bo mamy 20 minut odcinka akurat tam wyskoczyło. Więc fajowo. Może w kolejnym tam coś sobie porozdawamy, posiemy. Jakieś tego typu rzeczy, nie? Także tam spoko. Trzeba porobić jakieś akcje. Dobra. I na chatę jedziemy, piąteczka, reszta nam zostało. Ja oczywiście sobie też to powapnuję te inne pola, bo tam mam też pola jakieś do roboty, drogą łąkę chyba. No trochę tam tego się znajdzie, nie? Ja ci powiedziałem, że tyle może siedzieć przed kompem. Ja mam streama dopiero 4.35, nie? 4 godziny, no 4,5 godziny lekko ponad. Więc ile siedzę przed kompem? Wiesz, odpalam w sumie kompa gdzieś koło 12 tak naprawdę teraz, nie? I tam do 22 siedzę, więc sobie 10 godzin wychodzi tak dziennie, nie? Tam z jakąś przerwą jeszcze oczywiście, nie? No, ale tak to tak się modeluje, coś tam dla was jeszcze, czego nie można pokazać, a jednak by się też chciało już coś to skończyć i tak wiesz. No teraz to tryharduję, nie? Jak będę robił już pewnie mapę na streamach, to będzie o wiele lepiej. Dobra, kończymy odcineczek. Dziękuję, żeście byli. Skromnie i tak, no. Dziękuję, żeście byli w tym odcineczku. Zaraz ci Karol powiem to o tym fotelu. Nie mam zapłacone za niego, więc muszę ci powiedzieć poza odcinkiem. No. Dzięki za odcinek. Do kolejnych oczywiście. Zater! No, żart był to. Do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam, pa pa.